Wczoraj był niesamowity dzień, całkowita wartość obrotu na giełdach przekroczyła 4,5 miliarda dolarów. Do tego wszystkiego zamknęła się druga najwyższa dzienna świeca w historii bitcoina. Popyt na bitcoina jest 24 razy większy od jego podaży. Jak to może wpłynąć na cenę? Dlaczego uważam, że wzrastająca dominacja bitcoina bardzo dobrze pomoże nam w nadchodzącym alt sezonie? oraz przeanalizujemy kapitalizację altów, która na ten moment boryka się z kluczowym oporem? I bardzo ważna informacja na koniec, a propos ilości rezerw bitcoina. Koina na giełdach to informacja, której nie możesz przegapić, a my zaczynamy! Ciao, buongiorno! Z tej strony, Grimkidze to kolejny Grim Talks z aktualizacją rynku kryptowalut. Moi drodzy, wczorajszy materiał cieszy się niesamowitą popularnością, za co bardzo dziękuję. Niestety, nie udało się na moment nagrywania tego materiału uzbierać 500 lajków, co oznacza, że dzisiaj ten target przesuwamy. Jeśli dzisiaj uzbieramy 500 łapek pod tym filmem, to następny Market Update będzie z kluczową analizą wielu altcoinów na Wasze życzenie. Więc czym prędzej, klikaj łapkę w górę, no i subskrypcję. No bo właściwie, dlaczego miałbyś przegapić kolejne materiały? Pamiętaj, że wszystko, co tutaj pow... Nie jest żadną poradą inwestycyjną, i to wyłącznie moja opinia, którą ty możesz wykorzystać w celach edukacyjnych. Jak widzimy teraz na bąbelkach, jeśli chodzi o ostatnią godzinę, mamy zielono, więc cieszmy się i radujmy się. Nawet Celestia, która miała tak ogromny unlock, jest w ciągu ostatniej godziny delikatnie wzrostowa. My również to rozkminialiśmy na moim telegramie, co z tą Celestią dalej robić. Jednak my przechodzimy sobie już do konkretów. I taką jedną bardzo ważną informacją, od której chcę zacząć nasz market update, jest chociażby to, że wczoraj całkowita wartość obrotów na giełdach. ETF-owych przekroczyła 4,5 miliarda dolarów, a co najlepsze prawie 3,5 miliarda jest zasługą samego BlackRocka. Następnie historyczna ciekawostka że wczoraj zamknęła się druga, najwyższa dzienna świeca historii właśnie Bitcoina. Takie zamknięcie świecy na wysokich poziomach, na 72 tysiącach dolarów, no może wskazywać tylko na jedno, na duży popyt na Bitka i na fakt tego, że inwestorzy są gotowi płacić coraz to wyższe ceny za niego, więc no oczywiście jesteśmy bullish, jak nie można być bullish po tak silnych impulsach, jednak musimy zachować zdrowy rozsądek i będziemy analizowali Bitcoina również krótkoterminowo w późniejszej części tego materiału. Jednak tutaj mamy bardzo ciekawą sytuację, bo... Zobaczcie, wczoraj zostało wykopanych tylko 490 bitcoinów, podczas gdy za pośrednictwem ETF-ów Kupiono aż 11 820 tych bitcoinów wczoraj, co oznacza, że popyt na bitcoina jest 24 razy większy niż ilość nowych bitcoinów, które pojawiają się na rynku. Więc krótko mówiąc, brakuje tego bitcoina, brakuje monet. Kiedy popyt przewyższa podaż, no to wiadomo, ceny mają tendencję do wzrostu i ludzie będą chcieli płacić coraz więcej, żeby po prostu zdobyć coś, czego jest mało na rynku. Więc czy ty już masz swojego bitcoina, daj mi znać w komentarzu pod tym filmem. Wpletę tylko jeszcze taką krótką informację na temat samej dominacji Bitcoina, bo od kilku market update'ów mówimy o tym, że ogólnie wzrost dominacji Bitcoina mówi nam o tym, że alty po prostu na ten moment nie mają przestrzeni do wzrostów, ale czy to jest coś złego? Zastanów się z drugiej strony, jeśli dominacja Bitcoina, czyli króla kryptowalut zaczyna wzrastać, to oznacza że przyciąga ona więcej nowych inwestorów do rynku, przyciąga ona płynność do rynku. Co za tym idzie? Im większa dominacja Bitcoina, tym więcej płynności i więcej pieniędzy w rynku, które potem, jak wiecie, będzie przechodziła w alty. Więc na ten moment, tak jak widzimy na wykresie, ta dominacja nie wygląda, jakby chciała spadać, i patrząc chociażby na wykresie tygodniowym, uważam, że jak najbardziej pod te poziomy 62, 63 jesteśmy w stanie podejść, i tutaj dopiero będziemy widzieli, co dalej na Bitcoinie. Następnie przechodzimy sobie do szybkiego podsumowania, takiego zerknięcia na wykres altcoinów i na ich kapitalizację. No i widzimy, że na wykresie jednodniowym jesteśmy w pewnym kanale spadkowym, ale dochodzimy do ważnego oporu w tym kanale. Oraz jak widzisz tutaj lokalnie tą żółtą linią formujemy trend wzrostowy. Oczywiście jest możliwe zejście w okolice chociażby linii trendu czy nawet wybicie ostatnich dołków w okolicy 580 miliardów kapitalizacji. Ale no jest to na pewno moment, w którym będziemy próbowali budować wyższe poziomy. I teraz zobaczcie, co dzieje się z rezerwami Bitcoina, bo na ten moment są one na najniższym poziomie w historii. Więc co to oznacza? No, ilość bitcoinów dostępnych na giełdach, czyli de facto tam, gdzie te bitcoiny kupujemy lub sprzedajemy, jest bardzo ograniczona. Więc teraz, kiedy mamy tego bitcoina tak mało na giełdach, mamy tak duży na niego popyt, no to właśnie tak jak podaje Miles. Mamy do czynienia z czymś takim, co nazywa się supply squeeze, czyli coraz mniej bitcoinów na sprzedaż, no to ludzie będą musieli zapłacić za niego więcej, żeby go kupić, a to będzie podnosiło jego cenę. Jako ciekawostka Fear and grid przekroczył poziom 75 punktów pierwszy raz od czerwca. Tutaj dla nas traderów bardzo ciekawy news, bo wczoraj wartość otwartych pozycji na bitcoinie, czyli Open Interest wzrósł o 1,31 miliarda dolarów na Binance. Ogromne liczby które mówią nam o tym, że chęć do zakupów jest bardzo duża ze strony rynku. Tutaj widzimy również taką informację i byliśmy w stanie to dzisiaj odczuć w ciągu dnia, że było dość nudno na rynku. Cena bitcoina wahała się w bardzo konkretnym zakresie, który również mamy dzisiaj pokazany na wykresie, o którym powiem Wam trochę więcej za chwilę. I to jest tylko potwierdzenie, że zarówno open interest, jak i wolumen był po prostu niski. A teraz coś dla osób, które boją się spadku na bitcoinie poniżej 70 tysięcy, ponieważ na ten moment patrząc, właśnie, na ten order book widzimy, że poniżej aktualnej ceny, czyli poniżej tych 72 tysięcy dolarów, my mamy 7200 bitcoinów w zleceniach oczekujących na zakup, więc dla nas to jest taka poduszka ochronna przed spadkami, no bo jeśli tylko cena dojdzie do okolic tych tutaj 71 tysięcy, 70 tysięcy, uruchomią się zlecenia, które powinny utrzymać bitcoina powyżej tych 70 koła. Tutaj bardzo ważna wiadomość, powiedziałbym wręcz, że potężna w nawiązaniu do tego, o czym mówiłem na samym początku. Zobaczcie, że ETF-y w bitcoinie wczoraj miały ponad 4,5 miliarda dolarów obrotu, a właśnie ponad 3 miliardy tego obrotu wygenerował sam BlackRock. Dodatkowo w ciągu zaledwie ostatnich 3 tygodni ETF-y bitcoina kupiły bitcoiny o wartości aż 5,1 miliarda dolarów dolarów w ciągu trzech tygodni. I teraz bomba od BlackRock'a, tak jak tutaj napisane właśnie w tym poście na moim telegramie, BlackRock demoluje rynek i iBit osiąga 30 miliardów dolarów w rekordowym tempie, bo udało im się to zrobić w 293 dni. Gdyby to porównać do ETF-ów na złocie, no to złoto potrzebowało na to aż 1790 dni, żeby przekroczyć tak ogromną sumę jak 30 miliardów dolarów wartości. I teraz płynnie możemy przejść sobie. Do bitcoina i do tego, co się wydarzyło, dlaczego bitcoin reaguje na strefy, które są podane na moim telegramie. Jednak zanim to, to właśnie przypomnę, że możesz dołączyć do mojego telegrama, żeby śledzić moje zagrania, jak chociażby łapanie tego bitcoina tutaj z 57 tysięcy, które niedawno wrzucałem i pytałem, czy mam zamykać tą transakcję, czy nie. I niestety część linersów na telegramie podpowiedziała mi, że mam to zamykać. Na ten moment ta pozycja wciąż jest u mnie. Otwarta, jednak bardzo ważna informacja, bo z końcem tego tygodnia zostanie zamknięta tymczasowo możliwość dołączenia do tego telegrama, więc tak naprawdę zostało kilka dni żeby do mnie dołączyć, a dołączyć możesz do mnie po prostu rozwijając opis pod tym filmem, kliknij więcej, następnie czwarty link Grimkrid Telegram, to tutaj możesz właśnie do niego dołączyć. Z końcem tego tygodnia do tego telegrama będą miały dostęp osoby wyłącznie takie, które skorzystały właśnie z tego airdropa na 500 USDT, kiedy zakładają sobie nowe konto na walbicie. Link również jest w opisie. Jako drugi link w opisie tutaj możesz znaleźć te 500 USDT. To ci daje możliwość rozegrania 500 USDT pozycji na kilkunastu altcoinach, więc w w połączeniu z tym, co robimy na telegramie, można zrobić z tego ciekawe pieniądze. A gdyby zdarzyło się tak, że niestety już masz konto, a chciałbyś się sobie przepisać. No to jest taka możliwość również. Pierwszy link w opisie pod tym filmem. Klikasz sobie właśnie tutaj bitli mam bit. no i następnie wpisujesz 59353. Na dole podajesz powód, że chcesz dołączyć do świata krypto i klikając złóż wniosek otrzymasz informację, czy możesz skorzystać z przywilejów płynących właśnie ze współpracy z nami, jak chociażby te 10% zwrotu z opłat transakcyjnych, gdzie ja na takich opłatach miesięcznie oszczędzam około 1500 do 2000 dolarów. To jest bardzo ciekawa propozycja, tylko bardzo ważne, ona jest ograniczona czasowo, zostało ostatnie kilkanaście godzin, tego co wiemy, żeby można było z tej opcji skorzystać, więc warto się spieszyć, wszystkie linki oczywiście masz w opisie, a my przechodzimy sobie już do Bitcoina. No to jak już Przechodzimy do Bitcoina. No to przypomnę, żebyś kliknął łapę w górę, bo jeśli uzbieramy ich 500, to następny materiał będzie propozycją coinów na życzenie. No i zostaw też oczywiście swoje życzenie w komentarzu pod tym filmem. A jeśli chcesz, to może udostępnij znajomemu ten film. Może mu się przydać taka konkretna wiedza i mięso z zakresu tego, co dzieje się aktualnie na rynku. A tutaj właśnie żeby ci pokazać, ta pozycja wciąż jest u mnie aktualna od 57, ona sobie cały czas rośnie. Zobaczymy w jaki sposób ona będzie sobie tutaj pracowała. Na ten moment ją zostawiam. My przechodzimy sobie już do analizy. No, i oczywiście z długoterminowej perspektywy to, co najważniejsze, od, i powtarzam to już od jakiegoś czasu, to właśnie było przetestowanie tej linii trendu, która tak długo trzymała nas w tym zakresie konsolidacyjnym, spadkowym, jakby nie było, ale na ten moment wybiliśmy to silny impuls wzrostowy prawie pod ATH, nie udało się tego ATH wybić. No i na ten moment tworzymy świecę wzrostową kolejną na wykresie D1, więc najlepiej byłoby, żeby właśnie tą świecę D1 utrzymać powyżej poziomu 71 tysięcy dolarów. To byłby dla nas kolejny byczy sygnał. Bardzo możliwe, że gdzieś w tym zakresie również będziemy po prostu konsolidować, jeśli nie będzie silniejszego spadku. No i mogłoby to wyglądać w ten sposób, że utworzylibyśmy tutaj jakąś formację flagi, którą po prostu zaczęlibyśmy wybijać górą. Poprzez taką konsolidację moglibyśmy zaliczyć... ATH. Gdybyś chciał mieć naniesione takie poziomy właśnie D1, Weekly, H4, które ja sam rysowałem, to udostępniam właśnie ten swój wykres na Telegramie, gdzie możesz po prostu go sobie skopiować wręcz do swojego TradingView. A Bitcoin z perspektywy krótkoterminowej sprawdźmy sobie na H1, no bo wiadomo, że nie za wiele się zadziało. To, to, co najważniejsze na ten moment. Zobaczcie, że mamy wsparcie z pewnej strefy popytu w okolicach 71.100 do 71.200. No i to jest dość ważny dla nas poziom oczywiście do utrzymania. Bariera psychologiczna, o której tylko wspomnę, jest w okolicach 70 tysięcy dolarów. Można by powiedzieć, że tak naprawdę każde wejście z powrotem do tego range'a w okolicach 71,887 jest okazją do jakiegoś tam zakupu, bo jest to dolne ograniczenie. Widzimy, że wszystkie wiki są wykupowane na ten moment, więc byki wciąż pokazują swoją siłę. Ale jakby nie było, tworzymy też tendencję spadkową. Jednak z drugiej strony, jeśli ta tendencja miałaby zostać wybita, no to wtedy wybicie tego trendu spadkowego i trójkąta, który się tutaj utworzył, mogłaby nas posłać właśnie w okolice nawet nowego ATH, dlaczego by nie. Więc jeśli udałoby się zamknąć nawet jakąś świecę H1 poniżej poziomu 71887 będzie należało uważać na strefę w okolicach 71200 pod ewentualne szybkie wykupienie tej strefy, lub oczywiście utracenie tej strefy, no i kolejny impuls w stronę. 70 tysięcy. Z drugiej jednak strony, jeśli będziemy podchodzili w okolice 72 tysięcy, tutaj nawet możemy zaliczyć kolejny retest, ale utworzymy trend wzrostowy z wyższym dołkiem, no to wtedy mamy większą szansę do wybicia ATH. Możemy sobie również wyznaczyć strefę potencjalnej podaży, która właśnie byłaby w okolicach tego boxa który teraz narysuję, i on właściwie pokrywa się idealnie ze świecą podażową, którą tutaj widzimy, czyli od okolic 72,833 do 73212. Na zaznaczymy tą strefę na czerwono. To jest nasza strefa ewentualnej podaży, która mogłaby wygenerować impuls spadkowy, co oznaczałoby, że no tutaj można byłoby szukać jakiegoś scalp shorta. Jeśli tą strefę sobie przebijemy, jeśli zamkniemy świecę H1, H4 powyżej 73212, czyli powyżej jego oporu z H1, no to w tym momencie znowu mamy większą tendencję do wzrostów. Ale na ten moment na pewno należy uważać na longi z tej strefy stricte. No bo to jest dla nas strefa po prostu podażowa. I to jest wszystko, co na ten moment potrzebujemy, jeśli chodzi o Bitcoina. Najważniejsze strefy oraz ewentualne strefy podaży wraz z ewentualnym ciekawym momentem do budowania sobie pozycji długiej. Bo zobaczcie, że z tego miejsca mamy tutaj strefę płynności. To mogłoby zostać zgarnięte oczywiście. No i wtedy jakimś silniejszym knotem zejście poniżej, powrót, jeśli utrzymamy strefę 71 100 jako strefę wsparcia po takim wybiciu, no to wtedy na pewno jest bardzo dobry impuls zakupowy. Przejdźmy sobie jeszcze na szybko do total trójki, czyli do kapitalizacji, o której wspominaliśmy wcześniej na obrazku. Na ten moment utrzymujemy się powyżej tej 0,5, którą rysowaliśmy wczoraj na Market Update. Jeśli go nie oglądałeś, to teraz jest podlinkowany w prawym górnym rogu ekranu. No i jak widzimy, tak długo jak utrzymujemy się powyżej, tak długo. Jesteśmy bardziej prowzrostowi na altach, ale wiadomo, nie są to jeszcze jakieś ogromne ruchy. Należy śledzić ewentualne przebicie tego poziomu 0,5 w dół, no bo wtedy by to oznaczało, że prawdopodobnie pójdziemy po testowanie tej linii trendu, która się utworzyła i wtedy będzie to oznaczało spadki na alta. Dominacja USDT teraz jest w ciekawym miejscu, ponieważ testuje swój opór, co oznaczałoby, że mamy miejsce do tego, żeby przetestować okolice 4.72. A spadek na dominacji USDT oznaczałby wzrosty na krypto. No, należy obserwować teraz tą strefę, w której jesteśmy. Czy zamkniemy świecę D1 powyżej tej strefy, czy uda nam się zamknąć to w tej strefie i wtedy będziemy mogli oczekiwać jeszcze spadków na USDT. Moi drodzy, to na dzisiaj tyle, jeśli chodzi o naszą aktualizację. To było Grim Talks. Do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć.